Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Jako iż sezon się skończył, a w sumie już niedługo zbliżają się święta, mamy dla was przygotowany wraz z Iridiumem wielki turniej 1 na 1. Od razu powiem wam, że żadnych pisowych nie ma, więc każdy ma możliwość zagrania i wygrania super nagród. Zatem zacznijmy. Na starcie omówmy rzecz najważniejszą, czyli zapisy. Zapisy są tylko i wyłącznie poprzez komentarze pod tym odcinkiem, bądź pod filmem Iridiuma na jego kanale. Nie chcemy się bawić przecież w jakieś szukanie każdego po fanpage'ach, Instagramach i innych rzeczach, dlatego tylko i wyłącznie zapisy z komentarzy będą brane pod uwagę. A teraz szablon, jak ma wyglądać komentarz zgłoszeniowy. W komentarzu zapisz następującą wiadomość widoczną na ekranie, a na pewno zostaniesz zapisany do listy uczestników. Zapisy potrwają do dnia 20 grudnia 2019 roku do godziny 18, a już około godziny 20-21, czyli parę godzin po zakończeniu zapisów, opublikujemy dla was kolejny film z losowania waszych przeciwników. Natomiast turniej sam w sobie odbędzie się 21 grudnia, czyli kolejnego dnia, około godziny 17. Natomiast jeśli chodzi o tryb i rodzaj turnieju, to każdy pojedynek rozgrywany jest na mapie 1 vs 1 na mapie Howling Abyss. Znaną po prostu mapą jest to Howling Abyss, ponieważ macie od razu trzeci poziom i możecie się po prostu bić. Aby każdy miał szansę, postanowiliśmy wspólnie, że pojedynek zostanie rozegrany w trybie losowym, czyli co udało ci się wylosować, tym grasz, tak zwane ale random, bo wiecie, nie chcemy sytuacji, że ktoś piknie swojego maina i po prostu zdominuje rywali i ma na przykład diamenta, nie? Chcemy po prostu brązom też dać jakąś szansę na wygraną. Jeśli chodzi o zasady pojedynku, pozwolę sobie to w zasadzie wytłumaczyć, co w sumie wszyscy wiedzą, ale wytłumaczę, żeby wszystko było jasne. Aby wygrać pojedynek z przeciwnikiem, należy albo jako pierwszy zdobyć pierwszą krew, czyli nie oszukujmy się, zabijasz przeciwnika, wygrywasz, przechodzisz dalej, giniesz, to po prostu odpadasz. To jest pierwsza zasada. Drugą zasadą jest zdobycie 100 stworów, jeśli na przykład kill nie zostanie zdobyty. I kolejną w zasadzie, ostatnią zasadą jest zdobycie jako pierwszy wieży przeciwnika. Natomiast to jest najrzadziej po prostu spotykana opcja, ponieważ 1 na 1 słynie z tego, że szybko się ktoś bije i kończy się pojedynek. I w zasadzie teraz można powiedzieć, że każdy pojedynek będzie transmitowany po kolei, czyli to nie będzie tak, że wysyłacie screenę, że pokonaliście i tak dalej, tylko każdy pojedynek będzie transmitowany po kolei na obydwu transmisjach, na moim jak i Iridiuma kanale, wraz z naszym komentarzem. Tu chodzi po prostu o to, że dołączamy do każdego z was, do drużyny, ja na przykład do drużyny niebieskiej, on do czerwonej, i komentujemy po prostu wasze walki, wasze style i tak dalej. No wiecie, po prostu komentujemy, co robicie na ekranie. Tabelkę wraz z godziną pierwszego pojedynku udostępnimy 24 godziny przed rozpoczęciem turnieju na naszym fanpage'u, Instagramach, społeczności i tak dalej, oraz w filmie z losowania drabinki. Dodatkowo pragnę dodać, że tabelka będzie rozgrywana po prostu od góry, po kolei idąc w dół. Także jak lista będzie znana każdemu, to po prostu niech oczekuje na swój pojedynek, obserwując transmisję na żywo, bo wiecie, jeden pojedynek może trwać 3 minuty, jeden 10 minut, więc zachęcam po prostu obserwować transmisję. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, śmiało je zadawajcie, proszę w komentarzu pod tym filmem, bądź pod filmem Iridiuma, to postaram się odpowiedzieć na wszystko. A teraz przejdźmy do części dla was najważniejszej, czyli do puli nagród. W pierwszej edycji turnieju pula nagród będzie wynosiła 60 zł base of card, czyli po prostu mamy dla was do rozdania 3 razy tak naprawdę kod 20-złotowy oraz konto 30 level na Eunę. I w zasadzie tutaj widzicie podział nagród na konkretne miejsca. Ze spraw organizacyjno-informacyjnych byłoby na tyle, więc tak naprawdę oczekujcie na te, masz w zasadzie filmiki. Ostrzcie swoje topory, poprawiacie cieciwy i widzimy się na Howling Abyss już tą sobotę 20 grudnia o godzinie 17. Także ja byłem Michael, na razie, strzała!